tylko jest charakterny, ale w takich sytuacjach akurat Matej jest w porządku. No i tu niepotrzebna sytuacja, bo Matej Żagar miał cały czas jechać konsekwencje szerzej, za Maxem Frick. A on próbował jeszcze, Max Frick jedzie przy krawężniku, może on próbował jeszcze, no niepotrzebnie tutaj wjeżdżał, no paskudnie to wszystko wyglądało. No nie poczekaj, jeszcze dostał motocyklem. No niepotrzebna sytuacja, no mógł spokojnie jechać szeroko. Przecież w poprzednim wyścigu jechał szeroko, pasowało mu. A tu, no pchał się w ten krawężnik, gdzie on był zajęty przez swojego kolegę. Gdyby to jeszcze był przeciwnik, to bym rozumiał, żeby może próbować wjechać pod niego. Ale tutaj mogli spokojnie pojechać sobie panowie parą. No niepotrzebna, no dla mnie bezsensowna jazda Mateja Żagara. Myślę, że tu nie będzie innej decyzji jak żółty wykluczony. To jest tym bardziej bolesne, że byli w stanie wieść, nie wiem czy dowieść, ale byli w stanie zielonogórzanie wieść wynik 5-1. No wykluczony w kasku żółtym Matej Żagar będzie